Ponad 5 miesięcy czekała drużyna Piasta na zwycięstwo w Ekstraklasie. Wygrana przyszła późno, ale w jednym z najbardziej prestiżowych spotkań dla kibiców obu drużyn. Gliwiczanie bowiem pokonali na wyjeździe Górnika Zabrze 2-1. Lepiej ten mecz zaczęli podopieczni Waldemara Fornalika, bo już w 29 minucie Jakub Świerczok pokonał bramkarza Górnika. W 66 minucie Sebastian Milewski celnym strzałem wykończył podanie Martina Kączkowskiego i było już 2-0. Chwilę później Zabrzanie za sprawą Jesusa Jimeneza zdobyli kontaktową bramkę, ale na więcej Gliwiczanie już im nie pozwolili. Ze zwycięstwa cieszył się kapitan niebiesko-czerwonych Gerard Badyja. Potrzebowaliśmy już wygrać jeden mecz. Udało się na derby, no to jeszcze lepiej. Nie wiem, czyli do tej pory to był, dla mnie to nie był najlepszy mecz, który rozgrywaliśmy. Ale no to najważniejsze są 3 punkty, bardzo dla nas potrzebne i no cieszę się, no bo tutaj na tym stadion znowu kolejna wygrana na tym stadion, no to cieszymy bardzo. Ta wygrana jeszcze nie sprawiła, że Piast opuścił ostatnie miejsce w tabeli, ale już miniony poniedziałek Gliwiczanie zmierzyli się z Lechią Gdańsk. To spotkanie także rozstrzygnęli na swoją korzyść, wygrywając 2-0. Już w drugiej minucie rzut karny na pierwszego gola zamienił Jakub Świerczok, a w 32 minucie Jakub Czerwiński wykorzystał idealne podanie Gerarda Badyi. Potem atakowała Lechia, ale biła głową przysłowiowy mur. Posłuchajmy, jak mecz z Gdańszczanami ocenił Jakub Świerczok. Bramka na pewno cieszy, ale jeszcze bardziej cieszy to, że zdobywamy punkty. Myślę, że graliśmy dobry mecz. Poszliśmy wysoko pressingiem od pierwszej minuty, co się opłaciło, bo był rzut karny i zdobywamy kolejne 3 punkty. To jest dla nas bardzo ważne, bo wcześniej graliśmy dobrze, ale tych punktów na pewno brakowało. Teraz musimy się skupiać już na następnym spotkaniu. 6 zdobytych punktów pozwoliło odbić się od dna. Po 10 rozegranych kolejkach Piast ma na koncie 8 oczek, co daje 15 pozycję w tabeli. W niedzielę Gliwiczanie zmierzą się na wyjeździe z Legią Warszawa. Łatwo o kolejne punkty nie będzie, ale Piast już na Łazienkowskiej wygrywał.